Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z wzorem na taki malutki, pocieszny brelok, na taką ośmiorniczkę. Możecie wykonać ją z takim kółeczkiem do breloczka, albo przeciągnąć niteczkę i mieć taką zawieszkę na sznureczku. To już zależy od Was i co nam będzie potrzebne do wykonania naszych ośmiorniczek. Włóczka. Ja pracuję na włóczce Yarnart Jeans. Do tego, tu już kolorek sobie wybieracie, jaki chcecie. Do tego odrobinka czarnej włóczki na uśmiech. Szydełko do tej włóczki dobrałam 3,5 mm. I szydełko jest takie grube, ponieważ będziemy pracować na podwójnej nitce. Ale spokojnie, nie musicie kupować dwóch motków. Ja Wam pokażę, jak z jednego motka zrobić dwie niteczki, jak pracować na dwóch niteczkach. No to tak. Mamy włóczkę, szydełko, wiadome, coś do obcięcia nitek oraz igła. Potrzebujemy bezpieczne oczka. I tak, tutaj mam ósemki, 8 mm, tutaj mam 6 mm, ale jak dacie nawet mniejsze czy większe, to nic się nie stanie. No wiadome, kółeczko do breloczków, jeżeli chcemy mieć breloczek. Właśnie, kulka silikonowa. Myślę, czy o czymś zapomniałam. Tak, jeszcze znacznik. Taki albo wsówka, cokolwiek, bo w tym wzorze nie pracujemy sobie jak ślimak dookoła, 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 tylko tutaj każde okrążenie będziemy zakańczać. Szukam właśnie, gdzie tu jest. O, widzicie? W taki sposób, ale przez to, zobaczycie, będziemy mieli bardzo ładnie, prosto zakończoną tą maskotkę. I myślę, że to jest chyba wszystko, co potrzebujemy. Tak patrzę, czy czegoś mi brakło, ale chyba to tyle. Zanim jeszcze zaczniemy, standardowo zachęcam do łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka i do linku w opisie do Buy Coffee. Tam można postawić mi taką wirtualną kawkę. Dobra, kochani, bierzemy się już w końcu za szydełkowanie. Aby szydełkować podwójną nitką, wcale nie musimy mieć dwóch motków. Wystarczy, że jedną niteczkę sobie weźmiemy z wierzchu naszego motka, a drugą tutaj ze środka wyciągniemy. Przepraszam. I teraz łączymy obie niteczki ze sobą, w sensie, żeby miały równo końce, i zaczynamy naszą pracę. Od standardowo magicznego kółeczka. Na jednym z filmików pokazywałam, jak powolutku wykonać magiczne kółeczko. Tu już Wam zaraz wkleję odnośnik. Tutaj. I tak, kochani, poczekajcie, bo nie wzięłam jednej bardzo ważnej rzeczy. O, mam. Potrzebujemy też znacznika. Ja to napiszę. Postaram się w napisach wkleić albo dodać po prostu napis. Potrzebujemy takiego znaczniczka, bo nie będziemy szydełkować na ślimaka, czyli cały czas dookoła, tylko będziemy zakańczać każde okrążenie. I dlatego potrzebny nam jest znacznik, żeby wiedzieć, w którym miejscu się wbić. I tak, kochani, robimy 6 półsłupków na naszym magicznym kółeczku. Wkładamy pod wszystkie nitki szydełko, przeciągamy włóczkę i przeciągamy przez dwie pętelki. I już teraz możemy sobie zaznaczyć ten pierwszy półsłupek. Teraz drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek. Zaciągamy nasze magiczne kółeczko, zamykamy je, ciągnąc za te krótkie nitki. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Czyli wkładamy szydełko . Coś mi topornie idzie, widzę.
To możemy się tu podłożyć. O, udało się. I robimy oczko ścisłe, czyli po prostu przeciągamy tą naszą włóczkę przez tutaj pętelki. Uda się, czy się nie uda? O, jest, udało się. I tą samą pętelkę przeciągamy przez tutaj pętelkę, którą mieliśmy na szydełku. I mamy zakończone pierwsze okrążenie. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka, a następnie tutaj zaraz za oczkiem, jakby wam tu pokazać, żeby było widać, o, widzicie, w tym miejscu robimy półsłupek pierwszy. Zaznaczamy to sobie. I w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń i każde powtórzenie to są 2 półsłupki w jednym półsłupku, w jednym oczku. Więc jeżeli mamy tu już gotowy jeden półsłupek, to w tym samym miejscu się wbijamy i robimy drugi półsłupek. I mamy 2 w jednym. I przy okazji pierwsze powtórzenie. Raz. I 2 w jednym, drugie powtórzenie, raz i 2 w jednym, trzecie, raz i 2, czwarte, raz i 2, piąte powtórzenie i raz, i 2, szóste powtórzenie. Teraz wyciągamy nasz znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Drugie okrążenie mamy gotowe. Kolejne okrążenie również zaczynamy od oczka łańcuszka. I tutaj w tym miejscu robimy pierwszy półsłupek. Zaznaczamy go sobie znaczniczkiem. I to okrążenie wygląda następująco. Robimy 6 powtórzeń i każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, tak jak tutaj, i 2 w jednym. I mamy pierwsze powtórzenie. Teraz robimy drugie, czyli półsłupek nad półsłupkiem, raz i 2 w jednym. Teraz trzecie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Teraz czwarte, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Teraz piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. I szóste powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Wyciągamy nasz znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I teraz okrążenie czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme i dziewiąte. 6 okrążeń robimy dokładnie takich samych. Ja wam pokażę jedno, a pozostałe 5 ja zrobię poza kamerą, a wy również w domku będziecie je wykonywać. I tak. Oczko łańcuszka, półsłupek zaraz tutaj na początku, zaznaczamy sobie i to i kolejne okrążenia to jest 18 półsłupków na okręgu, każdy półsłupek nad półsłupkiem, mamy 1, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty,
17 i 18 półsłupek, wyciągamy nasz marker, nasz znacznik, w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I tak wykonujemy jeszcze 5 okrążeń, robiąc najpierw oczko łańcuszka, następnie 18 półsłupków i oczko ścisłe. I tak każde z tych 5 okrążeń. I to jest, kochani, moment, kiedy możemy zamontować nasze oczka. Ja je umiejscawiam między, tutaj licząc od dołu, raz, dwa, trzy, trzecim a czwartym. Możecie między tutaj niżej o jeden rządek. To już od Was zależy. Ja umiejscawiam o w tym miejscu. Najpierw jedno oko. Tak. To wszystko. Wszystko stoi. Pierwsze oczko, a potem drugie. I tu też zależy od Was, jak blisko chcecie te oczka obok siebie. Ja mam tak, spójrzcie, 3 pełne półsłupki i tutaj po odrobince półsłupka. Oczka zamontowane, możemy szydełkować dalej. Tu sobie poprawię. Tak, i w tym okrążeniu już będziemy zmniejszać naszą ośmiorniczkę. Będziemy robić tutaj spód. Robimy oczko łańcuszka. I w ogóle w tym okrążeniu będziemy pracować tylko na niteczkach, które są dalej od nas. Już tłumaczę dokładnie, o co chodzi. Spójrzcie. Jak pracujemy normalnie i robimy półsłupki, to wkładamy szydełko pod, można powiedzieć tutaj, całą tą literkę V, pod dwie te nitki, te bliżej nas i dalej. A w tym rzędzie, w tym okrążeniu, będziemy się wbijać tak jakby między te niteczki i szydełko wkładać pod tą nitkę, która jest dalej od nas. Spójrzcie, tak to normalnie się wbijamy. A w tym okrążeniu będziemy się wbijać tylko pod tą nitkę dalej. I tak zaczynamy. Oczywiście tutaj zaraz za oczkiem łańcuszka robimy półsłupek. A następnie robimy jedno zmniejszenie. Wkładamy szydełko pod tą niteczkę. Przeciągamy włóczkę raz. Teraz wkładamy szydełko pod niteczkę. Tu zostawiamy dwie pętelki. Teraz wkładamy pod tą niteczkę dalej od nas następnego półsłupka. Przeciągamy włóczkę. I teraz przez wszystkie 3 pętelki przeciągamy nitkę. I mamy pierwsze powtórzenie, bo to okrążenie wygląda tak, że robimy 6 razy półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. I znowu półsłupek nad półsłupkiem i robimy jeden z dwóch. Mamy drugie powtórzenie, znowu półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, kolejne powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, kolejne powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch i szóste, ostatnie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. I teraz wyciągamy znacznik, robimy już oczko ścisłe normalnie pod dwie niteczki, naciągamy sobie troszkę bardziej tą nitkę, bo
będziemy wypychać naszą ośmiornicę. Dość mocno wypychamy. I możemy wbrać się za ostatnie okrążenie, a potem nam zostaną tylko macki. I tak, oczko łańcuszka. I w tym okrążeniu robimy 6 zmniejszeń. Czyli tak, zaczynamy tutaj, zaraz za oczkiem, ale te zmniejszenia będą wyglądać troszkę inaczej. Mianowicie, wbijamy się tylko pod tą niteczkę, która jest tym razem bliżej nas. I tak. I teraz wbijamy się jeszcze raz pod niteczkę bliżej nas, tylko następnego półsłupka. I teraz przeciągamy włóczkę przez 2 nitki i przez 2 nitki. Raz jeszcze Wam pokażę. Wbijamy szydełko pod tą niteczkę bliżej nas. Teraz w następnym półsłupku to samo. Przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki i raz jeszcze przez 2 pętelki. Mamy drugie powtórzenie. Raz i dwa. Trzecie. Raz i dwa. Czwarte. I raz. I dwa. Piąte powtórzenie i szóste powtórzenie, raz i dwa. Mamy 6 razy jeden półsłupek z 2. Teraz tylko, uwaga, jeżeli chcemy zrobić sobie zawieszkę ze sznureczka, w sensie z włóczki, to zostawiamy dłuższą tą nitkę, bo za pomocą tej niteczki będziemy po prostu robić ten sznureczek. W sumie jak chcecie zrobić sobie zawieszkę z kółka do breloczka, to ta niteczka może być krótsza. I tak ucinamy. Wyciągamy tą włóczkę. I teraz tak. Ja sobie biorę jedną z tych nitek, bo jeszcze pasuje nam zaszyć tą dziurkę, którą tutaj mamy. Ja sobie biorę jedną z nitek, nawlekam na igłę i zszywam tą dziurę, wbijając się pod parę tutaj półsłupków. Teraz kilka razy po prostu przeszywam. Tak, a na sam koniec wbijam się w środek i przechodzę tutaj do samej góry. Najpierw jedną nitką, a potem sobie nawlekam na igłę drugą nitkę i tak samo tą niteczką przechodzę do góry mojej ośmiorniczki. Teraz zostały nam do wykonania tylko uśmiech oraz macki. Żeby wykonać macki, również bierzemy 2 nasze niteczki i zaczynamy w którejkolwiek nitce. Tu spójrzcie, tu mamy pozostałość po tej włóczce, przepraszam, nie po włóczce, tylko po tym
w rzędzie, gdzie pracowaliśmy na tylnych niteczkach. Wbijamy się w którykolwiek tutaj, którąkolwiek tutaj nitkę. Przeciągamy sobie włóczkę i przez tą pętelkę, którą mamy tu na szydełku, przeciągamy wszystkie te nitki, aż nam ta krótsze niteczki wyjdą. Teraz tylko zaciągamy sobie i tak układamy sobie tą krótszą niteczkę wzdłuż pracy, tak jak będziemy szydełkować, ponieważ będziemy ją wyrabiać w naszą robótkę, tak żeby później nie musieć jej chować za pomocą igły. I tak, dwa oczka łańcuszka, następnie w tym samym oczku robimy dwa słupki i dwa. Teraz dwa oczka łańcuszka. I oczko ścisłe w następnym tutaj, w następnej tutaj niteczce. Znowu przechodzimy do kolejnej nitki tu i robimy oczko ścisłe. Teraz dwa oczka łańcuszka i w tym samym oczku robimy dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka. W następnym oczku robimy oczko ścisłe. I znowu w następnym oczko ścisłe, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki w tym samym oczku, dwa oczka łańcuszka i w kolejnym tutaj oczku oczko ścisłe. W kolejnym oczku oczko ścisłe, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki w tym samym tu oczku, w tych samych niteczkach. Dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe w kolejnej tu nitce. Pracujemy cały czas na tych niteczkach. Oczko ścisłe w kolejnej nitce, w kolejnym oczku. Dwa oczka łańcuszka, dwa słupki w tym samym miejscu. Raz i dwa. Znowu dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe w kolejnym tu oczku, w kolejnych niteczkach. Oczko ścisłe w następnym. Dwa oczka łańcuszka, Raz, dwa. Dwa słupki w tym samym oczku. Dwa oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w następnym tu oczku. Oczko ścisłe w kolejnym. Dwa oczka łańcuszka. Dwa słupki w tym samym miejscu, w tym samym oczku. Dwa oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w następnej tutaj niteczce, w następnym oczku. Dwa oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w kolejnym oczku. Dwa oczka łańcuszka. Dwa słupki w tym samym miejscu, w tym samym oczku. I dwa. I znowu dwa oczka
łańcuszka. Mamy 2, 4, 8, wszystko się zgadza. Dwa oczka, łańcuszka, oczko ścisłe w tym samym tu oczku, oczko ścisłe w kolejnym tu oczku. Teraz dwa oczka, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki w tym samym oczku, dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe już tutaj w tym pierwszym zajętym oczku, gdzie zaczynaliśmy. Oczko ścisłe. O, jest, udało się. Teraz tylko oczko łańcuszka i ucinamy tą nitkę, albo te nitki, w sumie te włóczki wyciągamy. I ja sobie jeszcze na koniec tak ucinam te niteczki z początku i te nitki stąd sobie wszywam w moją ośmiornicę. Nie jakoś wiele razy, ale raz czy tam dwa sobie przeszywam spód tu ośmiorniczki. Ucinam i jeszcze tylko kawałeczek. Bierzemy włóczki czarnej. Wszywam się gdzieś z tyłu i przechodzę tutaj do przodu igłą. Przeciągam włóczkę, ale tak, żeby mi kawałek tutaj tej włóczki został. Nie wyciągam jej całkowicie. Teraz sobie przeszywam dwa półsłupki tak w bok i przechodzę od razu igłą w ten sposób. Przewlekam sobie tą włóczkę, przeciągam i w tym samym miejscu tutaj wbijam się i wracam igłą do samego tyłu, w to miejsce, gdzie zaczynałam wszywanie tej czarnej nitki. Teraz zaciskamy sobie, zaciągamy tą włóczkę i w ten oto sposób nasza ośmiorniczka ma śliczny uśmiech. Teraz tylko zawiązuję te dwie nitki na dwa supełki. Raz i dwa. I wbijając się raz jeszcze w to samo miejsce, chowam najpierw jedną, a następnie drugą nitkę. Tak. Teraz sobie to tylko poucinam. Aż taka długa ta niteczka mi nie jest potrzebna. I mam gotową ośmiorniczkę. Widzicie, chwilka pracy, a możemy cieszyć się taką uroczą zawieszką. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeżeli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to również zachęcam do subskrypcji oraz do linku w opisie do Buy Coffee. Tam możecie postawić mi taką wirtualną kawkę. I to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam ślicznie. Wszystkiego dobrego i powodzenia.